broń. Welcome to the Ober Commando. Population, shitload of assholes. You got my Odin codes, assholes. Nie zmarnuję jeszcze. Kurde, głośno to, kurde, jak nie wiem co. Gdzie jest ten drugi? Tu jeszcze drugi był, nie? Okej. Bierzemy ze sobą. No to gdzieś jeszcze jest lizaczek. O, gazetka. Po niemiecku albo wszyscy wygrywają. 28 lipca 1961 roku Mil Vacue, Linda Small, zawodniczka jednego z odcinków niezwykle popularnego teleturnieju. Po niemiecku albo, która została pokonana przez swojego rywala Ruperta Johnsona, opuściła niedawno obóz reedukacyjny 2B Wisconsin. Udało się nam umówić z Lindą na Ein Gespräch, po gawędkę o życiu, pobycie w obozie reedukacyjnym, niezwykle ważnej roli prawidłowego wysławiania się. Jestem zupełnie nową kobietą, mówi Linda, jedząc przepyszny Spitzerback. Język niemiecki jest cudowny. Ich bin frei, oznajmia zachwycając ulepszonym niemieckim akcentem. Przed Lindą wspomniała przyszłość. Nasza rozmówczyni zastanawia się nad podjęciem studiów, by zostać nauczycielką języka niemieckiego. Przegrana po niemiecku albo była dla mnie jak wygrana na loterii. Nie potrafię opisać tego inaczej. Ciekawe. Ciekawe. Nie, stąd przyszliśmy, dobra. Nie musi być tu. Też nie, okej. Okej. Okej, dwóch z głowy. Dwóch mamy z głowy, dobra. Okidoki. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. Bo w sumie nic nie możemy zrobić. To był jakiś lizaczek nawet, bym powiedział, ale spokojnie, to sobie na spokojnie pozbieramy. Najpierw... Kuźwa.
Okej. Okay. Ja to jeszcze. A, okej. Okay. Nas to. Tu jest też niedostępne, dobra, czyli tu więcej nic nie ma. Tu jest... wiadomość od komendanta Holzera 5 sierpnia 61. Powiadomiłem generał Engel, że nowy zautomatyzowany system obrony Odyna został wdrożony. Była bardzo zadowolona. Kody Odyna to teraz wasz priorytet. Trzymać się w bezpiecznym miejscu z dala od wszystkich, którzy mogliby gdzieś przy nich grzebać. Czy to jasne? Jeśli ktoś je zdobędzie, uzyska pełen dostęp do Ausmerzera, a to byłaby katastrofa. Przy okazji zwracam uwagę, że dział konserwacji nadal nie zlikwidował dziury pod globusem w centrum dowodzenia, jak prosiłem, choć może ona stanowić łatwe przejście dla leniwych techników chcących dostroić sterowaniu. Stanowi również poważną lukę bezpieczeństwa. Jej istnienie jest więc niedopuszczalne. Umieścicie tam chociaż własne zamknięciem kodowym. Przyjrzę się sprawie ponownie za 3 dni. Okej. Okay. Welcome to the Obra Commando. Population zero. Masa dupków, a teraz zero. Pięknie. Okej, okej. Znaczy, tu coś... Tak, pełno lizaczków. All right. Now I gotta somehow get to that main terminal and bring home the Odin codes for the Ausmerzer mission. No, no proszę. Dwa to wzięliśmy. O, ładnie. Teraz tak, jeden jest jeszcze... O, karta piękna. I jeszcze gdzieś jest... Okej. Czyli gdzie to jest? When in doubt, start breaking shit. Okej. Okay. Ale jak tam się dostać? Tam w ogóle się idzie dostać? Tu nic nie ma. Też nic nie ma. Tam w ogóle jest. Jest jakby... On też nie ma przejścia. Nie, i tu... O, amunicję sobie jeszcze weźmiemy. Tu nie ma przejścia też żadnego, żeby przejść. Nie, ale to też nie ma przejścia. No, tu są zamknięte ściany. I to tyle. Okej, okay, to zobaczmy. Aha, czyli stąd już nie wyjdziemy. Zresztą weźmiemy to.
chyba, że idzie to stopić jakoś. A czekaj, to jest ten pokój, nie? Nie? Okej. Też nie. Też nie. Galipa. Chyba, że się odblokuje. Zaraz zobaczymy. Piszmy sobie jeszcze. tak, nie to. To chciałem, ale chciałem mapę. Okej. A to jest opuś etap. Nie ma tu naprawdę żadnej jakiejś innej wajchy? Nie no, bo tutaj nic więcej... Nie ma, nie można przejść. No wejście jest stamtąd. No ale tu jest jeszcze nagranie. Ale jak tam się dostać? Cwaniak jedne. Nie no, bo stąd już nie wyjdziemy. Nie. Może to faktycznie gdzieś jest jakaś wajcha. Kurde, tam jest znajdźka. Dlaczego? Tu nic nie ma, żeby nacisnąć. Tu też nic nie ma. No nic, pa pa. Znajdźko. Niestety. To lecimy. Odencourt, where are you?
piękne kodziki. Oh yeah. Okay. You like that, bird? Best be on your way now. My ride's here. Nice. Why are the emergency lights on? Where is everyone? Something is wrong. Oh. Be ready for anything. Okay, dobra, to lecimy. Let's make this year count, Blaskowitz. Ale skuta trunku błaskawie, Blaskowicz. To idziemy. Siema, siema, LFOS. Well, here's to brother Blaskowitz. Toughest motherfucker I ever met. Terrible! That's some hot damn good banana cream pie right Max there. Max made! Max up! Now here's some wicked love. Lordy Lord, I was gonna tear a hole in poor old Orton's tummy. Boys, please. Oh boy, oh boy. So, how was Venus? Did you bring me back anything? Prezencik. Well, the souvenir shop was closed, but brought you this. Holy shit, Blaskowitz. No, spoko u mnie. Kończymy Wolfika. Yes, Paul, please. Listen, I'm gonna need your Nazi eyeballs on this one. I am not a Nazi. Whatever. Look, I'm trusting you to decrypt the Odin codes so we can disable the defense system and hijack the Outsmarts. Yes, Falkris. But please stop calling me a Nazi. Oh, I'm sorry. Did I hurt your Nazi feelings? Suck it up, princess. You still here? No, I said that to you. Oh, what the fuck? God damn it. Oh, shit, now it's on. Ale, alkoholu przyniesli. Oh, damn. Brothers and sisters, thank you very much. Tomorrow we are gonna shoot Nazis until we run out of bullets. But tonight, tonight is for Blaskowitz. Hey! Here! Here! To jest ta zabawa. Także widzisz, LFS. Ty, nie zrobiłem tego. Nie spróbowałem tego. Szaleją. Get the fuck off me, lass! Should have get off me! Hey, I'm a bloody witch commander! In here!
first Horton starts with the corn. And on occasion we've done barley, but I think wait. Co tu się wyprawiło? Ten zgubił rękę. Our pilot is still drunk and we're supposed to be in the air by now. Can he fly in this condition? Well, he sure can't fucking fly with one arm. Okay, Horton, Anya, get him some coffee or something to sober him up. And Blazkowicz, find Fergus's fucking arm before this whole operation turns into a shit show? God damn. Ambitny quest. Hey. Fergus? Fergus. O kurde. Hey, wake can up. You hear me? Hey. Fergus, it's Anya. Oh ja. Hey. Okej. Okay. A co, to pykniemy sobie jeszcze w ten Wolfa 3D, nie? Wow. These graphics sure are realistic. Feel like I'm inside the game. Don't hurt me, daddy. Don't hurt me. What's in it? Let me see, tablespoon ketchup. Orange juice, half a tin of anchovies, two chili pepper, two teaspoons. Stock if you got it. A cough syrup and about a cup of fine whiskey. Ah, two. Okay. Piękna maszynka. No siree, Bob. I haven't seen Fergus's arm here. Chili peppers. Looking for Fergus's arm, mister? Sorry to disappoint you, but I was kind of too busy getting wasted. Sporo tego złotka mamy. Dobra, to zobaczmy. No, wszystko mamy pozakrywane jeszcze raz. Więc... Właśnie, o to chodziło. Dziennik rebeliantki z ZFR, Connie. Wtorek, jakiś dzień jebanego tygodnia. Nie mam pojęcia, jaki miesiąc. Muszę się czegoś napić mocniejszego. Ludzie wciąż do mnie gadają. Męczą mnie już ich głosy. Cisza jest o wiele piękniejsza. BJ wrócił, wszyscy przez jakiś czas myśleli, że to już koniec. Teraz, gdy on tu jest, sądzą, że sytuacja się odwróciła. Moim zdaniem nasze szanse wciąż są bliskie zeru. Życie to nie tylko liczby koni. Pamiętam, co mówiłaś, Grace, ale nadal uważam, że się myli. Życie to wyłącznie liczby, siostrzyczko. Gdzie się nie obrońcę, gdzie się nie spojrzę, gdzie nie pójdę, w całym boskim stworzeniu widzę liczby. Dlatego właśnie umiem pokonywać bariery statek ochronnych. Umiem pokonywać bariery siatek ochronnych splecionych przez tych przygłupich nazistowskich programistów. Takierka. Życie to tylko liczby, jeśli się na nich znasz. Wszystko ułoży się po twojej myśli. Nieważne, czy jesteś nazistką, czy porządnym człowiekiem. Szkoda, że... kurde. Czekajcie. Szkoda, że tych ostatnich zostało tak niewielu. Na marginesach między wierszami tekstu znajdują się niemożliwe do czytania obliczenia. Ciekawe. I właśnie po to będziemy zwiedzać jeszcze raz statek. To jest punch. Okej. Dobra,
Idziemy do kantyny. Kartka, pięknie. Też pięknie. No okej. Okay. Afike koncepcyjna. Idealnie. Okej. Okay. When I speak to Fergus at party, both arms were attached to shoulders. Nie, ten nic nie chcę mówić. Hey, Parish Jack. So, I'm looking for Fergus's arm. You seen that thing? You know, I did see Fergus late last night. Uh-oh. See that lass over there? Christ, man, don't look. Yeah, I was meaning to give her this rose, and I wanted to say something romantic, you know, romantic, right? No, on occasion. Right. Nothing sleazy. She's a good lass, and I want her to know I'm an honorable man. So, how's this? Maria, ever since I saw you, I've been wanting to do this. And then I hand her the rose, and I say, this rose is a symbol of my good intention. I hope you'll consider going out with me. If it's honest and from the heart, it's all that matters. What the hell, I'm nervous. I don't want to fuck this up. Let me play something to set the mood. Maria, ever since I saw you, I've been wanting to do this. Off toward the hangar. Mm-hmm. Don't think I've ever seen a man that angry. No nieźle. Niezłe jajca. Klozecik, spoko. Dobra, ale... Co my tu mam jeszcze ciekawego? Tu jest to. Good captain. I could use your help with something. Tak. Sir, section 66G was sealed off because of a gas leak back when you first took over the U-boat. Now there's something rotting in there and we have to get rid of it. We have a serious fly infestation on our hands. You have that extraordinary constrictor harness and so I speculated you could venture into section 66G through the ventilation system and turn off the gas so that I may send a clean-up crew in there. Here, allow me to open this hatch for you. Ugh, smells of death. What the fuck? Remember the gas leak. You mustn't fire any weapons. It will cause an explosion that will kill you and sink you. Godspeed, sir. That is one foul smell. Co to za kupa jakaś? Co to jest? The fuck? Aha. Okej.
Chłopi kundel. Co to w ogóle jest? Ile tu tego? Gówniana sytuacja, wręcz bym powiedział. Elegancko. Zapiszmy sobie jeszcze. Okej. Dobra, ale teraz to gdzie? Ach, tu. Burek! Damn. Dużo tych caterów. Teraz tu było. Kurwa. Okej. Okej. Zaraz co? Muszę się wrócić teraz? Czy jak to tam wygląda? Nie no, tędy nie przejdę. A, dobra, tu. Okej. Tu już wychodzimy elegancko. Oh, good gracious, you made it out, Captain. I heard some awful noises and wagered there was trouble. I will make sure the cleanup crew knows the gas has been turned off. Okay. Dzięki.